I teraz przystępujemy właśnie do zapowiadanego przeze mnie wcześniej pytania kierowanego do ministra spraw wewnętrznych i administracji, w imieniu którego będzie odpowiadał pan minister Paweł Szefernaker. Dotyczy przedłużania rządowych programów dla pomagających uchodźcom z Ukrainy. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Monika Pawłowska. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W Polsce przebywa obecnie około 1,5 miliona uchodźców. Rząd w połowie marca wprowadził świadczenie 40 zł na dzień dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Potem zmieniły się przepisy, wprowadzając warunek posiadania numeru PESEL i wydłużając czas świadczenia do 120 dni lub więcej, między innymi dla osób chorych. W Polsce kończą się rządowe programy wspierające tych... Właśnie którzy... poprosimy panią poseł, bliżej mikrofonu może. W Polsce kończą się rządowe programy wspierające tych, którzy przyjęli do swoich domów osoby uciekające przed wojną z Ukrainy. Ale pomaganie obywatelom Ukrainy wciąż trwa. Jak będzie wyglądało w lipcu? Pytanie. Jakie rozwiązania planuje rząd, aby rozwiązać problem przyjmowania uchodźców, aby obywatele nie musieli wybierać między sercem i pomocą, a własnymi potrzebami? Czy ministerstwo dysponuje danymi, ile zostało nadanych numerów PESEL i ile świadczeń zostało już wypłaconych oraz na jaką kwotę? Dziękuję bardzo pani poseł i już zmierza do mównicy pan minister Paweł Szefernaker. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, nie jest prawdziwą tezą, że kończy się finansowanie w tej chwili działań związanych z pomocą uchodźcom. Rząd przedstawił rzeczywiście ustawę, którą Wysoka Izba przyjęła przy dosyć dużym konsensusie politycznym, ponad politycznymi podziałami, która wprowadziła świadczenie dla rodzin udzielających pomocy uchodźcom na 120 dni. I po konsultacjach z ekspertami od migracji, także po rozmowach z organizacjami, które zajmują się pomocą, obserwując także sytuację, jaka ma miejsce wśród uchodźców, przypomnę, że blisko 40% uchodźców w wieku produktywnym podjęło w Polsce legalnie pracę. Postanowiliśmy, aby ten okres pozostał bez zmian, to znaczy każdy uchodźca, także ten, który dotrze na przykład w czerwcu do Polski. Jeżeli teraz dotrze do Polski uchodźca, to również ma te 120 dni możliwości pomocy polskiej rodziny, więc nic z końcem czerwca się nie kończy. Po prostu przepisy, które zostały przyjęte w marcu, w dalszym ciągu funkcjonują. Oczywiście osoby, które przybyły na początku wojny 25-6 lutego, ten okres 120 dni dla tych osób kończy się z końcem czerwca, ale dla tych osób, a nie, że te rozwiązania kończą się z końcem czerwca. W związku z tym, szanowni państwo, my wchodzimy w taki drugi etap pomocy humanitarnej, pomocy uchodźcom. Ta pomoc, którą będziemy jako Polska udzielać, ma charakter długodystansowy. I dziś rozpoczynamy drugi etap, to znaczy wychodzimy z takiej pomocy humanitarnej związanej właśnie z pomocą dotyczącą wyżywienia dla wszystkich, noclegów dla wszystkich. W tej chwili będziemy tej pomocy przede wszystkim udzielać tym, którzy są najbardziej potrzebujący, to znaczy osobom niepełnosprawnym, kobietom, które przybyły do Polski z dużą grupą dzieci i nie mają możliwości się usamodzielnić. To będzie pomoc dla osób starszych, dla tych osób, które rzeczywiście w ciągu 4 miesięcy nie miały możliwości usamodzielnienia się w Polsce. Dla tych, którzy mają taką możliwość, wprowadzamy rozwiązania systemowe, które mają im pozwolić na lepszą adaptację w Polsce, to znaczy kursy językowe, języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, to znaczy wprowadzenie chociażby nowych przepisów związanych z powstawaniem klubików dziecięcych dla dzieci z Ukrainy, tak aby te kobiety, które przybyły do Polski, mogły podjąć pracę i które na dłużej planują tutaj pozostać, mogły podjąć pracę, a dzieci były należycie zaopiekowane. Więc przyjmujemy wiele różnych rozwiązań systemowych, które zostały zaakceptowane w przyjętej wczoraj przez Sejm ustawie. Ta ustawa w tej chwili jest w Senacie. A te rozwiązania z pierwszego etapu, z tej pomocy o charakterze takim humanitarnym związanej właśnie z
z pomocą dotyczącą wyżywienia, noclegu udzielanego przez osoby fizyczne w Polsce pozostają bez zmian. One pozostają na 120 dni. Te osoby, które przybywają do Polski, każdy uchodźca, który przybywa do Polski, ma możliwość otrzymania pomocy od polskiej rodziny, za którą państwo polskie zapłaci. Więc takie działania podejmujemy w najbliższym czasie. Także planujemy w ciągu najbliższych paru dni we wszystkich województwach rozpisać konkursy dla organizacji pozarządowych, które będą zajmowały się szczególnymi przypadkami związanymi właśnie z pomocą osobom niepełnosprawnym, z pomocą dzieciom, które potrzebują tej pomocy, a które przybyły do nas z Ukrainy, więc staramy się zapewnić, aby państwo polskie w swoich rozwiązaniach, procedurach zapewniło pełen wachlarz pomocy osobom, której tej pomocy realnie potrzebują, ale chciałbym jednocześnie podkreślić, że rzeczywiście jest to taka migracja, która w skali świata, o czym mówią także eksperci, którzy zajmują się tym chociażby z Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest szczególna, ponieważ rzadko zdarza się, aby tak duża grupa osób chciała się tak szybko usamodzielnić i podejmowała pracę w miejscu, do którego dociera. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Jako drugi pytanie zada pan poseł Fryderyk Kapinos. Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, Wysoka Izbo. Uchodźcy wciąż przybywają do Polski. Są ludzie, którzy przyjeżdżają dopiero teraz, bo u nich ten szlak emigracji był bardzo długi, a często zahaczał jeszcze o zjawisko emigracji wewnętrznej. Są ludzie, którzy nie dostali jeszcze żadnej pomocy finansowej, a będą jej potrzebowali tak samo dachu nad głową, edukacji czy dostępu do opieki zdrowotnej. Pytanie, jak przedstawia się sytuacja na granicy i jakie liczby przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej odnotowuje teraz Polska? Czy przewiduje się zwiększenie czy zmniejszenie przepływu uchodźców i w jakim czasie? Jak wywiązuje się inne kraje z zadeklarowanej pomocy przyjęcia uchodźców? Dziękuję. Dziękuję i ponownie prosimy pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, od 10 maja na polsko-ukraińskiej granicy obserwujemy trend, w ramach którego więcej osób wyjeżdża z Polski niż do Polski przyjeżdża. Myślę, że dziś można mówić o tym, że dziennie do Polski przyjeżdża w ramach właśnie ucieczki przed wojną parę tysięcy osób, ponieważ ten ruch przygraniczny się zwiększył, więc duża część osób, które przekraczają granicę do Polski, to są osoby, które tutaj docierają w celach na przykład zakupowych. Więc możemy mówić o paru tysiącach osób, które do Polski przyjeżdżają właśnie uciekając przed wojną z Ukrainy, a jednocześnie więcej osób wyjeżdża na Ukrainę. W rozmowach funkcjonariuszy Straży Granicznej z tymi osobami te osoby deklarują, że chciałyby pozostać już na Ukrainie, jeżeli tylko będzie możliwe bezpieczny powrót do swojego domu, to chcą właśnie wrócić do najbliższych i móc odbudowywać swój kraj. Oczywiście dynamika wojny nie pozwala nam na stwierdzenie, jednoznaczne stwierdzenie, że taki trend będzie się utrzymywał, aczkolwiek w tej chwili na polsko-ukraińskiej granicy mamy właśnie tego typu sytuację. Codziennie z Polski na Ukrainę przejeżdża około 20 paru tysięcy osób, z czego zakładamy po rozmowach z tymi osobami, że około 1/4 to są osoby, które wracają na Ukrainę, więc można założyć, że około 6-8 tysięcy osób dziennie to są osoby, które wracają na Ukrainę, uchodźcy, którzy wracają na Ukrainę z Polski. Odpowiadając na drugą część pytania, szanowni państwo, migracja ma to do siebie, że wiele decyzji, które podejmują uchodźcy, są bardzo dynamiczne, zmienne. Parę dni temu miałem okazję rozmawiać z ministrem do spraw uchodźców w Szkocji, który potwierdził to, że wielu uchodźców wyrabia i wnioskuje o wizy w Wielkiej Brytanii, po czym mając wizę ostatecznie pozostaje w Polsce, a nie wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Tak samo jest w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Te osoby myślę, że traktują te wizy jako taką polisę na przyszłość, a mimo wszystko w związku z tym, że
wiele osób z ich rodzin pozostaje w Europie, czy w Polsce, czy na Ukrainie, to chcą tutaj pozostać jak najdłużej, więc współpracujemy z innymi państwami, jeżeli chodzi także o pomoc w dotarciu do tych państw osób, które chcą tam dotrzeć w celu poszukiwania bezpiecznego domu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu ministrowi.